Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów chrześcijańskiej telewizji internetowej. A pragnę tu czynić słowami biblijnego hasła, tak jak zawsze ma to miejsce. A jest ono na dziś zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 5 rozdziale wierszu 17, gdzie tak jest napisane. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drodzy, za nami już czwarta niedziela adwentowa. Być może naszymi myślami już jesteśmy blisko Bożego Narodzenia, ale my dzisiaj jeszcze w kontekście przed chwilą usłyszonego biblijnego hasła zapytajmy się, co to oznacza być w Chrystusie, żyć wiarą w Niego, żyć Jego miłością. Poszukajmy odpowiedzi. Myślę, że to znaczy mieć szczególną, taką wewnętrzną więź. Obrazowo moglibyśmy to przedstawić za pomocą kuli lub jakiegoś takiego okręgu, który wypełnia Chrystus, nasz Zbawiciel, nasz Bóg, z całą swoją miłością dla nas. Jak jest napisane, bo miłość Boża, miłość Chrystusowa ogarnia nas, a także z całym swoim życiem, jak czytamy, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I drodzy, my również mamy swoje miejsce w tym okręgu. Jakim sposobem? Ano przez takie celowe, myślę, obiektywne środki jak Słowo Boże i sakramenty, ale także przez subiektywne odczucia, czyli wiarę płynącą z tego Słowa i sakramentu. My ludzie nosimy w sobie wiele różnych potrzeb, a nadal często nosimy w sobie pustkę i to jest ta przestrzeń, którą dla naszego dobra, dla naszego szczęścia i budowania się wypełnić może Chrystus właśnie przez Słowo i sakrament. W dzisiejszym słowie czytamy te, myślę, znane wszystkim słowa, jeśli ktoś jest w Chrystusie, a to oznacza właśnie wszystkich ludzi wyłączonych z Chrystusem duchowo, żyjących Chrystusową nauką. Myślę, że jedynie wtedy możemy stać się nowym stworzeniem, nieulepszonym, nienaprawionym w jakiś sposób, ale nowym. W tym akcie tworzenia musi być zatem Stwórca, a jest nim Bóg lub Duch Święty. To tworzenie nowego człowieka skupia nasze skojarzenie z aktem stworzenia świata na samym początku. Oba stworzenia są porównywalne i mówi o tym również Pismo Święte. Bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Drodzy, stajemy się nowym stworzeniem. Nie przez wszechmoc, ale przez łaskę. A są to dwa różne, zupełnie odmienne rzeczy, które Biblia nigdy nie myśli, nie łączy. Stajemy się nowym stworzeniem z mocy duchowego wzbudzenia w nas dla Chrystusa. Tak jak czytamy o tym kilka wersetów dalej. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tak więc, drodzy, możemy stać się nowym stworzeniem, gdy odrzucimy stare, grzeszne rzeczy. Zauważmy, jak apostoł Paweł po mistrzowsku operuje słowami nowe życie kontra masa starych, odrzuconych rzeczy, bo cóż wspólnego mógłby mieć nowe stworzenie właśnie z całą masą niedobrych, starych rzeczy, starego życia. I chociaż niektóre stare rzeczy ciągle się nas trzymają, niech będą odrzucone, bo przecież inne, nowe zajmą ich miejsce i tak oto stajemy się nowym stworzeniem. Życzę Wam dobrego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.